widziałaś w łazience, jak były równiutko fugi położone? Wiesz co, no na fugach to ja się raczej nie skupiłam, raczej te kolory średnio mi się podobały. No ale wiesz, to miałeś takie uniwersalne, żeby no, dla każdego coś miłego. No dlatego ja się najbardziej cieszę, że w naszej łazience zrobimy od A do Z tak, jak nam się podoba. Jak to mówią, że mucha nie siada. No, na tych kolorach na pewno nie usiądzie. Na tych twoich ulubionych szczególnie. Dobra, słuchaj kochanie, to co? Sportowe najpierw czy pala? Na rozgrzewkę sportowe. Dobra, to idziemy, chodź. Łazienka to teraz temat numer jeden dla Marty i Mirka. Jeszcze nie tak dawno na drugim poziomie ich nowego mieszkania widać było tylko pustą przestrzeń. Po ustawieniu ścianek działowych i przygotowaniu instalacji hydraulicznej można było przystąpić do pracy. Marta i Mirek po uzgodnieniu z architekt Agatą Kokot przystąpili do wybierania wszystkich niezbędnych elementów łazienki. Nie skończyło się na jednej wizycie w salonie, ale po długich rozważaniach decyzja została podjęta. Na początek nie mogło obyć się bez wizyty w biurze projektowym. Marta i Mirek mieli bowiem kilka pytań. I tak właśnie wygląda ta nasza łazienka. Niewielka, dlatego szukamy jakichś sposobów, żeby ją optycznie powiększyć. No faktycznie, jeżeli chodzi o łazienkę, nie należy do dużych. I tutaj, jeżeli chodzi o triki, które mogę Państwu polecić na powiększenie optyczne tej łazienki, to jest chociażby ułożenie płytek na ścianie. Układ płytek poziomy będzie tą łazienkę na pewno optycznie wydłużał, dokładnie, a pionowy poszerzał. Jakby. Podnosił wysokość. A, bo ja to nigdy nie byłam w tym dobra. Czyli tutaj jest, jeżeli chodzi o tą ściankę kolankową, którą Państwo mają i jest stosunkowo niska, na pewno bym polecił tutaj układ pionowy płytek. Mhm. Czy to na przykład byśmy zastosowali jakieś dekory, czy to mozaikę. Układ pionowy podniesie ściankę kolankową, łazienka wyda się wyższa w tym punkcie, a pozostałych ścianki możemy zrobić układ poziomy i rozszerzyć ściany. No a co do płytek, to prawda, że w małych łazienkach stosujemy małe płytki, a w dużych duże? Ja myślę, że tutaj jest do tej historii cały przyklejony mit, który powinien być dawno zapomniany, ponieważ stosowanie dużych płytek w małych łazienkach ma sens z tego względu, że powierzchnia łączna, którą przykrywają te płytki, tworzą jednolitą powierzchnię i automatycznie powiększają optycznie tą łazienkę. Urządzeni radzą, aby powiększyć optycznie łazienkę, należy zastosować błyszczące materiały. Wybieraj materiały odbijające światło, błyszczące płytki ceramiczne, szkło, lakierowane meble na wysoki połysk, chromowane baterie oraz duże tafle luster. Zastosować duże formaty płytek rektyfikowanych. Wybieraj duże płytki ceramiczne. Mitem jest, że do małych łazienek należy wybierać małe płytki. Łatwiej i taniej je ułożyć, ale to wielkie formaty dadzą jednolitą, spójną, a więc iluzorycznie większą płaszczyznę. Podłoga. Postaraj się, żeby do wejścia do łazienki widoczne było jak najwięcej wolnej podłogi. Wybieraj wyposażenie podwieszane, miskę WC, meble i tym podobne. No a jakie inne jeszcze sposoby na optyczne powiększenie? Chociażby stosowanie podobnej kolorystyki płytek na ścianie i podłodze, gdzie linia przecięcia, powiedzmy łączenia ściany z podłogą nie jest tak kontrastowa. I automatycznie zaczyna nam się powierzchnia podłogi ze ścianą zlewać i to jest też tutaj na pewno na powiększenie optyczne łazienki na plus. Czy też ważne jest, czy płytki są matowe, czy błyszczące? Znaczy, jeżeli chodzi o powiększenie tej łazienki, na pewno płytki błyszczące będą wpływały na powiększenie. I dodatkowo też możemy stosować do tych płytek błyszczących meble, które też możemy zamówić w wersji lakierowanej, czy też baterie chromowane, wyniki chromowane. I wtedy może też światło jakoś zagra, odbijając od tych lakierowanych powierzchni, tak? To jest, jeżeli chodzi o samo oświetlenie w łazience, to bardzo istotną rzeczą jest dobrze doświetlić łazienkę, bo dobrze doświetlona łazienka jest na pewno łazienką, która będzie się wydawała większą. A ustawienie takich rzeczy jak musza klozetowa na przykład?
No tutaj, jeżeli chodzi o miskę WC, mebelki, które by miały się pojawić w tej łazience, na pewno dobrze byłoby zastosować elementy podwieszane. A, czyli do ściany, tak? Do ściany. Na podłodze. Nie. Tak, żeby powierzchni podłogowej nie zasłaniać i automatycznie łatwiejsze utrzymanie czystości, jakby nie było. Niby łatwiejsze, ale więcej ale trzeba więcej. Sprzątać. Będę ci pomagał. Ale łatwiejszy dostęp będzie. A proszę powiedzieć, bo tak po pracy, ciężkim dniu, no człowiek chciałby się zrelaksować w takiej dużej wannie z hydromasażem. Ja nie potrafię przekonać naszej pani architekt, żeby jednak tu wstawić tę wannę. Znaczy tutaj, jeżeli chodzi o tą łazienkę, to pani architekt ma rację, że ciężko by było tutaj korzystać z tej wanny z tego względu, że ścianka kolankowa i ten skos wymusza układ z łazienki z kabiną. I ta propozycja, która została przedstawiona, jest jak najbardziej słuszna. No a z kolei mąż upiera się jeszcze przy bidecie, a ja... No tak, bo teraz wszyscy znajomi mają, prawda? No niby mają, no ale toaleta, bidet znowu się robi tłoczno. Ale jest fajne rozwiązanie teraz na rynku. Można kupić urządzenie połączone, czyli WC z bidetem. Taki dwa w jednym dwa produkt. W jednym. Nazywamy to toaletą myjącą i w tym momencie zaoszczędzimy tego miejsca. No, rozwiązanie godne uwagi. No to co, my teraz czekamy na wizualizację, która ma do nas przyjść drogą mailową i już z gotowymi projektami, z wydrukami na pewno tu wrócimy na zakupy. A dzisiaj... Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Urządzeni radzą. Aby powiększyć optycznie łazienkę, należy zwrócić uwagę na złudzenie optyczne. Prostokątne płytki ceramiczne ułóż poziomo, optycznie poszerzą łazienkę i odwrotnie, ułożone pionowo wyciągną za niskie wnętrze. Światło. Pamiętaj, że dobrze doświetlona łazienka wyda się zawsze czystsza i większa. Nadmiar szczegółów. Zadbaj, by kosmetyki i drobne przedmioty były schowane. Im mniej rzeczy na wierzchu, tym mała łazienka wyda się przestronniejsza i bardziej uporządkowana. Dwa w jednym. Wybieraj wyposażenie z podwójną funkcją. Na przykład zamiast WC oraz bidetu wybierz toaletę myjącą, a zamiast kabiny i wanny parawan na wannowy. Wszystkie wątpliwości rozwiane. Następny etap to rozglądać się po salonie, by spośród ogromnej ilości płytek i akcesoriów wybrać te najbardziej odpowiednie. Wybór dokonany zgodnie z poradami Agaty Kokot. Marta i Mirek już wiedzą, jakie akcesoria i płytki chcą mieć w swojej wymarzonej łazience. Czas zatem zobaczyć wszystko na wizualizacji, czy aby na pewno wybór jest trafny. Andrzej Usień zadba o to, by para zobaczyła swoją łazienkę jeszcze przed jej urządzeniem. Święta tuż, pierniki w piekarniku, ale zanim zasiądą przy stole, muszą spełnić obowiązki właścicieli mieszkania. Pomiędzy przygotowaniami do świąt czas udać się na zakupy tak, aby łazienka była wyremontowana jeszcze przed Wigilią. Przechodzimy z gotowym projektem i z zamiarem już zakupów wszystkich urządzeń, wszystkich rzeczy do łazienki. Wybraliśmy takie kafelki. Świetny wybór, bardzo dobre połączenie kolorystyczne, duży format płytki, nowoczesny format, nowoczesna forma, drzewo połączone z szarością, rewelacja. Podobno to ma optycznie powiększyć naszą łazienkę. Tak, dzięki temu dużemu formatowi, ułożeniu, tak jak widzę na tutaj wizualizacji, to zdecydowanie dobry wybór. Teraz tak, szafka podumywalkowa z frontem błyszczącym. Tak, i to widzieliśmy. Umywalkami. I dwie umywalki. Dobry wybór z tego względu, że unikacie Państwo konfliktu tak naprawdę. Każdy ma swoją umywalkę. Swoją przestrzeń. Z tego co wiem, ta szafka posiada system samodomykający, tak jak tutaj na zaprezentowanej szafce. Czyli można trzasnąć,
domknie się samą, nic się nie uszkodzi. Bez hałasu się trzaska. Bez hałasu, tak jest. Jeśli nam je zdenerwujesz, że będziesz chciała się wyleźć na szafce, to nie da rady. Nic to nie da. Dalej, dobrze, teraz jak umywalka, to baterie. Baterie. Wybraliśmy coś właśnie, coś takiego, nie? Prosta forma nawiązująca do umywalki, do szafki, bardzo zresztą tak do całości łazienki, bo tutaj no prostota przede wszystkim i dobry design. Tak. Ale elegancka prostota. Elegancka, tak jest. I ponadczasowa. Ponadczasowy wybór. Świetnie. Super. No tak, już się będziemy myć tutaj w ręce, no to coś trzeba się wykąpać. Tak. Nasza pani architekt zaproponowała nam nie kabinę prysznicową, a szybę. Czy to dobry wybór? Bardzo dobry wybór z tego względu, że unikamy tutaj jakichkolwiek elementów, które po prostu są awaryjne w kabinach. Czyli wszystkie rolki, suwaki, tego typu rzeczy. Prosta jedna tafla, łatwe utrzymanie czystości. Co za tym idzie, no to jeszcze jest ta powłoka na tej szybie. I unikamy, że tak powiem, czasu na niepotrzebne mycie, sprzątanie, używanie detergentów. To wszystko odpada w tym momencie. Nie będziesz mnie ścigać za brudną kabinę prysznicową, niewyczyszczoną po kąpieli. Tak. Teraz deszczownia. Do tej kabiny oczywiście. Czy deszczownia tej... fajna sprawa. Tak naprawdę bardzo dużo teraz deszczowni się sprzedaje. No, sam komfort brania prysznica. Wchodzimy, odkręcamy wodę, szybko, spłukanie. To i ona chyba jeszcze też jest... Ma system napowietrzenia, no właśnie, tak zwany. Oszczędny. Tak, tak, tak. Oszczędność. Tutaj na przykład na litr wody przypada 3 litry powietrza. To wszystko jest mieszane i leci nam tak naprawdę krople wody pojedyncze. Nie leci strumień wody, tylko tam wszystko jest rozbite w tej dyszy. I całego nas spryskuje. No, rewelacyjny masaż przy okazji, tak? No, masaż i oszczędność wody, to jest najważniejsze. Bycie eko. Świetnie. Właśnie. No, no i najważniejsza rzecz w łazience i w ubikacji. Toaleta. Toaleta. Toalety, bardzo fajne toalety z deskami wolno padającymi. Czyli to jest super sprawa. Nie musimy się martwić, zamykając klapę, ona sama pomału sobie opadnie. Tak więc tak samo unikamy czaskania jak przy szafkach. Ale tak słyszeliśmy więc... też o tym super miksie toaleta i bidet. Tak, coś takiego. Tak, jeżeli nie macie Państwo miejsca na bidet, to faktycznie mamy takie urządzenie. Jest to tak zwane toaleta myjąca. Czyli mamy toaletę z funkcją bidetu. Dwa w jednym. Czyli oszczędzamy przestrzeń tak naprawdę, bo no unikamy stelaża dodatkowego bidetu. A mamy to wszystko w jednym miejscu. A możemy to zobaczyć? Jasne, przejdźmy, tak... zaprezentuję Państwu. Dobra, no to, to już wszystko odhaczone, to idziemy. No szkoda, że nie ma technicznej możliwości zamontowania tej toalety z bidetem. Panie, no proszę pana, tutaj widzę, że jest miejsce, raj na ziemi dla wielbicieli bąbelków pod każdą postacią. Tak, tak, znajdujemy się w najnowocześniejszym studiu hydromasażów. Tutaj najnowocześniejsze systemy do wanien. Pokażę może Państwu jeden z takich głównych. Wyświetlacz LCD. Masaż oczywiście wodno-powietrzny, czyli pomieszanie, bo tak, oczywiście, tak zwana chromoterapia, możemy zmieniać czyli kolory. Kolory możemy zmieniać? Tak jest, można automatycznie, już są zaprogramowane 3 programy kolorów, można też samemu zmieniać na dowolną kolor w zależności od nastroju. Czy są też programy takie, że na przykład po całym dniu takim ciężkim przychodzimy do domu, chcemy się zrelaksować, siadamy do wanny, wciskamy jeden przycisk i on robi wszystko za nas. Tak, tak, tak. Właśnie ten system posiada nawet aż 8 takich programów w zależności od potrzeby. No jeżeli chcemy, jeżeli chcemy jakiś mocniejszy, bo czujemy zmęczenie, chcemy się zrelaksować, to active włączamy aktyw. Ach, trafiłem. Zgadł pan. Tak jest. Popatrz. I tu już nie trzeba kombinować, nie trzeba nic samemu się bawić. Włączamy jeden przycisk, wszystko jest ustawione, tylko leżeć i odpoczywać. Soczek ze świeżych owoców, my tam dwójkę, mamy nas super. No. A można też samemu tutaj sobie tak, dozować? Oczywiście. Proszę bardzo, w tym momencie przechodzimy na manualne sterowanie. Może pan sam spróbować. A nie, bez kolorków, kolorki. Dobra, kolory ci łączy, uwaga. Tak różowy, taki jak lubisz. No czerwony, wiesz. Tak. I teraz po... Zwiększyć, zmniejszyć. Nie no. Bezpieczeństwo. No szkoda, że u nas nie ma tyle miejsca, żeby taką wannę stawić. No. Trudno. To co, idziemy dalej? Tak, tak. Przepraszam.
Wszystkie elementy łazienki zamówione, a więc pozostaje czekać na dostawę. Pełne wsparcie fachowców, dowóz zorganizowany błyskawicznie, to cieszy właścicieli. A zatem zaczynają się prace w łazience. Wszystko w rękach prawdziwych ekspertów. Marta i Mirek mogą być pewni, że łazienka będzie zrobiona perfekcyjnie.